Siemacie, w kolejnym odcinku z Borderlandsów zrobiliśmy sobie mały reset gry, bo tutaj jednak się bandyci nie spawnują za bardzo. Jak widzicie, już mamy 3 kropki na radarze. Powinniśmy mieć 5 części, więc witam was Krzysiek. Easy B. No, jest trochę więcej kropek niż 3. A oczywiście właśnie najlepszy kierowca. Nie rąbów, ale whatever. Polewa. Jest! Dobra. Kolejny, po prawej. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Prawo coś jest. A to lata. To są pająki. Stary, żał, że tego nie widziałeś. Piękny widok, pająk zaatakował helikopter, skacząc na niego. Okej. Mam wrażenie, że to zadaje mniejsze obrażenia od mojej snajpery. On tak samo jak ten mój rifle, to zadaje 10 obrażeń na pocisk. Houston, mamy problem. Brakuje jednego. Dobra, musimy coś znaleźć. Ty szukaj, ja sobie do niego postrzelam. Strzelaj do drona. Co ja twoim zdaniem robię? Zabijesz nas. Prędzej czy później nas zabijesz. I mamy bandytę. Doskonale. Możemy wracać. To zgarnijmy tego. Ale myślałem, że możemy wracać po ich zabiciu. Coś tu? O, kolejny bandyt, co? Zbysiu, teraz pytanie, czy wiesz, czym jest beczkowóz? Wiem. To teraz będziemy mieli taki beczkowóz w wersji Borderlands. Okej. Przed nami. Zakończ misję. Gdzie? A, u tej bardzo szczupłej pani. Piękno jest w oku patrzącego. Czyżby Borderlands 2 było pierwszą grą z serii, która udostępnia misje oparte o seks? Nie, nie udostępnia misji opartych o seks. Uff, dobra, bo nie wiem, jakbym z tym kaszalotem przeżył. Wbijaj. I to jest beczkowóz z wersji Borderlands. Wóz strzelający beczkami.
Czekaj. Tutaj jest więcej miejsc. Zaznacz prawidłową misję. Czekaj. Już. Trafienie helikoptera tym to jest wyższa szkoła jazdy. Uff. Ej, ja chciałem podróżować, halo. Zniszczyłem helikopter beczką. Zajęło ci to tylko 17 tysięcy strzałów. 12. Zaraz będzie catch a barrel! No. Jak nie można tak, to inaczej. Taking cover. Potrzebuję życia. Życia, nie osłony. Po co do mnie biegniesz? Tylko moje życie chyba wypadło, ale tak mi się wydawało. Możliwe, że ja je podniosłem. Nie jest to wykluczone. Czekaj skutkę. Przetarłem sobie ślizgacze na wyszy, wiesz, bo jednak metalowe ślizgacze trochę zbierają brud i to faktycznie czujesz w tych paru godzinach grania. Mam żyćko, ale jeszcze niepełne. Nie. Oj. Spoko, jestem w fajnym miejscu, żeby mu nawalać do snajpery. No to... No właśnie. Great mał. Złamewa, nie? Nie. Mał to jest zmora. Może tak być. Ale się mał. Zmienię pozycję na coś wyżej, spróbuj wytrwać. Mhm. Czemu tutaj były miniony? Maję na tarczy. Zmieniam pozycję. Mam pozycję snajperską i spadłem z nich. Nieważne.
I pięknie się podniosłeś. Kurde, to jest podwójne... Granat dla mnie. To jest podwójnie satysfakcjonujące, jak się podniesiesz zabijając bossa. Dokładnie tak. Aż mi to przypomniało Pre-Sequela. Pre-Sequel jest zajebisty. Ale tego ostatniego bossa, jak się podniosłem na nim. Ale nie, to jest ogólnie piękne, że taki naprawdę mocny, mocny i wkurzający jest dopiero ostatni boss. Tak być powinno. Mhm. Idź w ogień. A ja za tobą pójdę w ogień. Sorry, przyzwyczajenia z Pre-Sequela, tak? Żeby ci przyjacielsko wbijać bagnet w twarz. No, co kto lubi. Ale mam dziwne wrażenie, że to nie był pierwszy boss. Ja tego typu arenę kojarzę bardziej z jedynki, więc... Na pewno nie od razu. Tak czy inaczej, przy tym jak nam poszło, stare. Jest amunicja. Zbieraj. W sensie sklep z amunicją. A. Shopping. A ja będę cebula, najpierw podniosę amunicję ze skrzynek. Okej, okay, są rakiety już. No to się nakup. W końcu się na coś przyda, jak to mówi cały czas. Szybkość ładowania, wielkość magazynka. Punkty tarczy, szybkość ładowania tarczy. Nie, no to jest dużo lepsze. Tanka. Żółwia tarcza dla ciebie, u Rity. W sensie u tego. U Zeda. Doktora Zeda. Biorę też leczonko. Jest dla ciebie skill, szybkość przeładowania i wielkość magazynka. Ja już wziąłem inny od niego, na 14 poziom tylko. Okej. Okay. A to weź taki, który możesz używać na teraz. W sensie, tam. nie na 14, zaraz ci powiem na który. Bo ten jest na 11, tego możesz wziąć. No na jeden niższy poziom niż ja miałem. Aha, na 10, okej. Okay. Na 12. To, nie, no to weź ten na 11, żebyś cokolwiek miał. Ale ja mam zaraz poziom. A, no to za jedną piątą paska. W sumie ja też. Gdzie ty idziesz? Tam dalej, nie? Ty stary, ale my mamy tu przejście. A ty wracasz. Co to znaczy? Nie, mi się wydawało, że to jest tylko taka plansza, wiesz, przejściowa. No właśnie, dlatego szybko włączyłem menu. O panie! Zostaw go, tego... Ja go podniosłem się... po to, żeby mnie nie atakował, jak cię będę podnosił. Mi się wydawało, że on ma mniej HP. Tam któryś śmignął na... Badasz po lewo! Nie mam tak. Czekaj, jest poziom, więc rozdajemy sobie skille na szybko. Ja nie mam poziomu. A, to ja sobie rozdam. Chodź zabić cokolwiek. Dwanaście iridiumu, więc trzeba będzie coś z nich wyciągnąć. O nie, czekaj. Wiem, zrobiłeś tą głupotę, którą prawie ja zrobiłem. Dla widzów, którzy nie ogarniają, jeżeli przytrzymasz E, czyli użycie, to zbierasz albo wszystkie rzeczy, które są w obrębie w wypadku amunicji, kasy itd., albo broń, którą widzisz, bierzesz do ręki. Teraz mam lewe. Zabrałem ci go, wiem, ale za bardzo się napataczył. Spoko. Ja sobie rozdaję level, ja sobie ustawię skilla. To jest level bardziej pod umieranie. Znaczy skill. Bo teraz mam plus 20 dodatkowych obrażeń od ognia, kiedy jestem w Fight for Your Life, nie? My power.
Moja tarcza to przeżyła. Miałeś rację. Żółwia tarcza. No takie jedno z, na jedne strzały są bardzo dobre, te żółwie. Wiesz co, gram teraz tym snajperem, nie? Mhm. I widzę, jaki jestem potężny. Co oznacza, że miałem bardzo dobry build w Crisiquelu. Zrobij go. Ktoś jest po twojej lewej. Na górze. Dobra. Zostaw mi tego małego. Dobiję ci go trochę. Znaczy ja ci tego dużego nawet dobiję trochę. Okej, okay, to teraz... Dobij go. Jest twój. Tam jest życie, więc przez się. Nie mam za niego widoku. Ale ja już go zgarnąłem. Domyśliłem się. Strzelba 59 razy 7. Bierzesz czy nie? Zaraz ci powiem. Tylko znajdę stąd wyjście, które na pewno gdzieś tu jest. Ja podniosę w tym wypadku kasetkę. Gdzie jest ta strzelba? Tu. Jest dalej gorsza, mimo że potrzebuje jeszcze jednego poziomu do niej. No bo ona jest zielona, a ty masz fiolet. Słowem wyjaśnienia, hierarchizacja broni jest tutaj taka sama jak w Diablo, czyli białe, zielone, niebieskie, fioletowe, złote. Jest tu jakiś sklep? Tu nie, będziemy się cofać, ja też potrzebuję ammo. A czy ja potrzebuję się sprzedać? Ja mam jakiś class mod dla siebie, czekaj, zaraz na niego spojrzę. Ale nie, to nie jest w ogóle potrzebne. Chcesz, to się wycofajmy, zanim wejdziemy w bossa, jeżeli tam jest. A, nie ma znaczenia. Tutaj jeszcze nie ma bossa. Dostaw? Zabij go. Okej, okay, dzień ma. Dobra, cofnijmy się może, bo ja nie mam miejsca w eku. Już się cofam z tobą. Tam jednego sobie zabiłem, tak wiesz. Czekaj, jeden za mną biegnie, muszę go robić. Nie lubię takich niedokończonych spraw. Dostał no-scope'em w twarz i potem w biodro. Czy to ammo przy okazji też uzupełnię? Okej. Ja już jestem ready. Wlazłem pod spodem.
Dupa. Plecy. Drugie plecy. Czysto. Tych, na jak to ująłeś, drugich plecach byłem świadom, ale trochę mnie zdziwiło, że tamci mi weszli. Ta snajperka się nawet sprawdza na nowo. Zobacz sobie, że ują tarczę tutaj. Powiedziałem, ta snajperka się sprawdza nawet na noskopie, po czym spojrzałem, że mam 9 punktów życia. Tutaj też masz leczonkę, jakby co. Tu masz leczenie, a tu masz tarczę. Żółwią. Lepsza. I do leczenia trochę więcej poszukać. Nawet nie dasz człowiekowi na spokojnie poszukać helpa. Helpa. Kto tu jeszcze jest? Właśnie widzę, że coś jeszcze za tobą żyje teoretycznie. Ale ja nie mam na to widoku. Wściekły konus, który miał dosłownie z 5% HP. Dobra. Pistolet do dupy, to cię nie interesuje. Taki anal shot. To jest jakaś skrzynka, której nie mogę otworzyć. Czekaj, zaraz ją ogarniemy. Nie idziemy na razie dalej. Gdzie jest ta skrzynka, której nie można otworzyć? Tutaj. Czasem trzeba trochę perswazji. Osiemdziesiąt osiem golda. Mam ciekawy przestrzał na to miejsce, ale pójdę sobie pod prawy róg, wiesz? Ja se tu przy snajpie. Tylko ich do mnie wystawiaj. A idą akurat od prawej. Dobra, to muszę sobie sam poradzić. Ale on tankowny. No. Mam inny pomysł. Przeładujmy bazukę. Nie widzę tego gościa, gdzie on jest? Na górze. Próbuję złapać wizję. Nie no, sorry, jest pój. A, on tutaj jest.
potężny u mnie. Jestem atakowany, radź sobie na chwilę sam. No nie masz już. Nie mam amunicji o tej broni. Biegnę do ciebie. Powinienem się wskrzesić. Za to tu jest ja boss. Wskrzeszę. Oj. A ja jedyne co mam pod ręką to bossa. I potężnego. Stay calm. Jak wstałeś, to mnie wskrzesz. Już się podnoszę. Mam 9 pocisków do snajperki. Od razu mi wielokrotnie spadła skuteczność, nie? Czekaj, co, jaki to jest skill wypełniony po brzegi, muszę zobaczyć. Pełny po brzegi. Zwiększa pojemność magazynka, dobra, to się nie opłaca. Gdzie my teraz w ogóle mamy lecieć? Ale już chyba widzę. Halt! To by było na tyle, nie możecie mieć za dużo dobrego naraz. Wypatrujcie następnego odcinka, żegna się z wami Krzychu. I Zdziwi!